Po prostu, czy są jakieś okresy w naszym życiu, kiedy ta burza hormonalna jest najbardziej gwałtowna? Oczywiście, że tak. U młodej dziewczyny, kiedy pojawia się pierwsza miesiączka, kiedy jest ogromne przestawienie hormonalne, potem kiedy się zakochujemy i zachodzimy w ciążę i te hormony rzeczywiście pracują razy dwa, plus hormony wydzielane przez płód, no i niestety, kiedy zaczynamy być już bardzo dorosłymi kobietami, kiedy wchodzimy w menopauzę i kiedy ich zaczyna brakować. U mężczyzn jest to trochę prostsze, bo jak życie mężczyzny, czyli kiedy dojrzewają młodzi mężczyźni, to jest rzeczywiście ogromne wzrost hormonów. No i potem, kiedy tak naprawdę jesteś 70 plus i powoli, powoli następuje ich zanik.